Witajcie, przychodzę do Was z małym update'em energetycznym, czyli dzisiaj będzie o energiach i o energiach grudniowych, ponieważ właśnie zaczyna się grudzień, ostatni miesiąc tego roku. Dzisiaj sobie pogadamy o energiach, które towarzyszą grudniowi, na co zwrócić uwagę, na czym warto się skupić i o tym, jak przygotować się na nowy rok 2023. Jeżeli interesują Cię te tematy, to zapraszam do oglądania. Cały rok 2022 był o byciu sobą w pełni, o stawaniu się sobą, o odpadaniu tego, co nam już nie służy, czyli koniec udawania, koniec masek, koniec robienia dobrej miny do złej gry. Czyli jest to rok pewnych zakończeń, kiedy pewne znajomości się kończą czasami miejsce pracy się kończy i zmienia na inne, związki się kończą, czasami zmienia miejsce zamieszkania. Po prostu synchronizujemy się z tym, co nam służy, a to co nam nie służy, odpada jak strupek, jak strupek z rany. Oprócz tego odpadania i czyszczenia też dużo w tym roku było porządków w naszej Naszej podświadomości i w tym co świadome, uświadamianie sobie pewnych schematów, praca z cieniem, przyglądanie swo się swoim programom i praca z traumą, uwalnianie się od pewnych rzeczy, od pewnych schematów myślowych, praca z przeszłością, wybaczanie, oświetlanie pewnych rzeczy, które gdzieś były niewygodne i zamiatane pod dywan. To wszystko wiązało się z tym rokiem 2022 i ten grudzień to z jednej strony jest taki czas spowolnienia i bardziej bycia ze sobą i bycia w takiej łagodności, takie utulenie siebie, danie sobie większej ilości miłości i zaakceptowanie też tych pół roku, że teraz jest zima i Jesteśmy bardziej kocykowi niż zewnętrzni, jest to taki czas do wewnątrz, ale jest to też czas właśnie dla jednych już czas takiego relaksu i spowolnienia, ale jest to też taki czas zrobienia właśnie ostatnich, można powiedzieć, porządków. I jeżeli coś jeszcze nie zostało wyczyszczone w tym roku, może jeszcze wybić w grudniu. I mamy do czynienia z takim efektem trampoliny. Czyli doświadczamy pewnych trudnych rzeczy, które mogą być dla nas bolesne, ale one pełnią funkcję takiej trampoliny, że poprzez zmierzenie się ze swoją traumą, ze swoim lękiem, wzrastamy i jesteśmy w stanie wyskoczyć wyżej, rozwijać się, wskoczyć na wyższy etap swojego życia, na nowy etap, zacząć coś nowego, wspaniałego, fascynującego coś, co jest bardziej w zgodzie z tobą. To jest czas, kiedy warto zatrzymać się jeszcze nad pewnymi niedokończonymi sprawami, nad pewnymi problemami. Przyjrzeć się im wpuścić światło, uzdrowić. Właśnie zatrzymać się na chwilę, żeby później wystrzelić jak z tej trampoliny. To jest też właśnie taki czas, żeby wyruszyć w nieznane. I ta energia już zaczyna się, się w tym miesiącu. Podpadały rzeczy i nadal odpadają te, które nam nie służą. I Właśnie te stare sprawy zostały pozamykane, albo się domykają właśnie teraz, i czeka nas wyprawa w nieznane. I z jednej strony jest pewnego rodzaju ekscytacja, a z drugiej strony wiąże się to z pewnego rodzaju lękiem, no bo nie wiesz, co czeka cię po drugiej stronie. I tutaj jest też taki czas, żeby budować w sobie to zaufanie: zaufanie, że wszechświat, Bóg. Jakkolwiek to sobie wszystko nazwiecie, że wszystkie energie aniołowie, duchy przodków i w ogóle wam sprzyjają. To jest też taki moment, żeby zawierzyć tej swojej intuicji, temu swojemu wewnętrznemu głosowi i zaufać, bo te nasze emocje, te traumy, które wybijają to wszystko, mimo wszystko, są to takie warstwy zewnętrzne, jak w cebuli, a ten, to, co mamy w środku, ten dzeń jest, można powiedzieć, niewzruszony, i ten nasz wewnętrzny głos wie, co jest dla nas dobre, czego potrzebujemy. Tak naprawdę intuicyjnie gdzieś jeszcze jesteśmy połączeni z tym naszym planem duszy. I jeżeli czujesz, że coś Ci nie służy i ciągnie Cię w nieznane, i czujesz taki głos, taki zew, takie dreszcze, że to jest to, że to jest właściwy kierunek, to warto posłuchać tego głosu intuicji, zamiast bawić się w autosabotaże. To jest ten moment, żeby zaufać, zawierzyć, że wszystko będzie dobrze, że wszystko składa się w pewien plan. Że pewne rzeczy odpadły właśnie po to, żeby pojawiło się coś nowego, coś lepszego, coś, co jest zgodne z Tobą, coś, co pozwoli Ci być sobą w pełni, co pozwoli Ci być lepszą wersją siebie i doświadczać życia w pełni. Gdy podążamy w nieznane, tym bardziej ważna jest pewnego rodzaju czujność, uważność, bycie wyczulonym na pewnego rodzaju sygnały. I głosy z jednej strony intuicja, z drugiej strony takie podpowiedzi, można powiedzieć, symbole, wskazówki od wszechświata. I warto w tym czasie z jednej strony się uziemiać i też przebywać na tym łonie natury, mimo że pogoda jest taka, a nie inna, ale jednak natura wycisza nas i pomaga nam wrócić do siebie, do centrum gdzieś. Odłączyć te wszystkie rozpraszacze tego nitwy myśli. Więc warto wracać do tego centrum, uziemiać się, po to, żeby właśnie lepiej siebie zrozumieć i żeby lepiej wejść w tą nową rzeczywistość, w tą nową Twoją rzeczywistość. Żeby te głosy intuicji były wyraźniejsze. I wiadomo, właśnie może pojawiać się jakiś autosabotaż i, i różne takie bojkotujące myśli, dlatego bardzo ważne jest właśnie wracanie do centrum albo poprzez ten kontakt z naturą, ale też warto wprowadzić takie pożyteczne rutyny, że tak powiem. Czyli na przykład jakąś poranną rutynę typu prowadzenie księgi wdzięczności albo medytacja, modlitwa, po prostu wracanie do centrum, do wnętrza do przestrzeni serca. Też oczywiście Wam podlinkuję, jak zwykle w opisie pod filmem, playlistę z medytacjami, które mogą być pomocne w tym okresie. E, więc warto, gdy tylko jakieś trudne myśli pojawią się w głowie, wracać do siebie, wracać do centrum przy pomocy technik, jakie tylko e, Wam służą tak naprawdę. Podlinkuję Wam też film, który ostatnio nagrałam o trudnych emocjach, o tym, jak sobie radzić, o technikach radzenia sobie z tymi emocjami. Jak gdzieś tutaj przeleci, też będzie w opisie pod filmem, więc będziecie mogli też z tego skorzystać. Więc warto być tu i teraz, ten cały mindfulness, obecność, uważność, wracanie do centrum, wracanie do siebie, do przestrzeni serca. To jest też taki czas, kiedy mogą się pojawiać znowu te triggery, czyli pewne takie momenty zapalne, czyli ktoś do ciebie coś mówi i tobie przypomina się sytuacja z przeszłości, kiedy... Na przykład twój rodzic ciebie za coś skarcił, albo, nie wiem, pani w szkole, albo jak ciebie ktoś tam, nie wiem, zdradził, rzucił i w ogóle. Chodzi o to, że pewne sytuacje mogą aktywować takie niezaleczone rany, niezaleczone traumy, a dzieje się to po to, żeby uzdrowić te elementy ciebie, które jeszcze nie zostały uzdrowione. Chodzi o to, że trauma nas ogranicza i uzdrowienie tych starych ran pomaga po prostu ruszyć znowu naprzód. Więc te punkty zapalne, te triggery, warto z jednej strony mieć świadomość, że mm, ta sytuacja nie dotyczy tej osoby, tak? Czyli jeżeli szef pracy powie ci coś niemiłego, a ty zareagujesz, jakieś wypłyną ogromne emocje, to warto sobie uświadomić, że. Te emocje nie dotyczą tej sytuacji, i wziąć parę głębokich oddechów i tak na spokojnie podejść do tej, do tej sytuacji, która uruchomiła traumę, a później na spokojnie w domu przyjrzeć się swojej traumie, zobaczyć, co tam jest do uleczenia, co tam jest do zrozumienia, co tam jest do wybaczenia. I tutaj znowu wracam do tego tematu, że nie jesteś swoją traumą, że te traumy, emocje to są pewne. Pewne takie, nazwijmy to zewnętrzne warstwy. Chodzi o to, że trauma sprawia, że uruchamia się jakiś program, jakiś system obronny, jakiś schemat zachowań, ale gdy to zobaczymy, uzdrowimy i zdejmiemy, to tak naprawdę uwalniamy siebie, uwalniamy swoją wewnętrzną moc, uwalniamy swój potencjał i wracamy do siebie. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy jacyś tam. A tak naprawdę gdzieś w głębi wcale tacy nie jesteśmy, tylko staliśmy się tacy pod wpływem na przykład trudnego wydarzenia. Myślimy o kimś, że jest nieśmiały i zamknięty w sobie, że on po prostu taki jest, taki ma charakter, a może być taka sytuacja, że dana osoba jako dziecko była wesoła i spontaniczna, a później dostała po nosie i stwierdziła, że nie warto być szczerym. Z i spontanicznym, bo wtedy ktoś tam cię źle potraktuje. I wtedy pojawia się maska tej nieśmiałości i wycofania. I gdy ta osoba, jako powiedzmy dorosła osoba, bo wiadomo, że jako dzieci reagujemy zupełnie inaczej i, i, i bardziej się bronimy, gdy na przykład osoba dorosła dojdzie do tego, kiedy rozpoczęła się ta trauma, jest w stanie zamienić się z powrotem w osobę bardziej spontaniczną, otwartą, działającą z większą radością. I warto pamiętać, że ta trauma nie dotyka tego rodzenia, tego, kim jesteśmy. I jest bolesna, ale nie jest jakby stopiona z nami, tak? Że można to, ją usunąć, że usuwając traumę, nie usuwasz części siebie, tylko, tylko coś zewnętrznego, tak jakbyś zmienił koszulkę na przykład, tak? To jest coś bardziej... Coś takiego, co się do ciebie przykleiło, a nie rdzeń twojej istoty. To jest taki czas, właśnie z tymi triggerami, że my możemy nawet w tym miesiącu przyciągać różne problemy, tak, w cudzysłowie, problemy czy jakieś właśnie takie sytuacje zapalne, po to, żeby przyjrzeć się przeszłości, przyjrzeć się swoim schematom działania i żeby to uzdrowić, żeby w ten nowy rok wejść z nową energią. I ten nowy rok wiąże się właśnie z nowymi rzeczami, z nowymi tematami, z realizacją swojego potencjału, z odkrywaniem siebie, ale jednocześnie wcielaniem w życie tej nowej wersji siebie, swoich nowych planów i marzeń. Bo 2022 rok był taki bardziej dotyczący czyszczenia i odkrywania siebie. Natomiast y, kolejny rok będzie bardziej związany też y, z takim ugruntowaniem bycia sobą i z podążaniem swoją ścieżką. To jest dobry moment, żeby w Twoim życiu pojawiło się coś nowego, coś ekscytującego, ponieważ po tym całym czyszczeniu w tym roku jesteś już na to gotowy, gotowy, żeby zacząć nowy rozdział swojego życia i warto się na to otworzyć i w momencie, gdy jeszcze pojawią się właśnie jakieś triggery otwierające stare rany, pojawią się pewnego rodzaju problemy, chodzi o to, żeby podejść do tego konstruktywnie, bo jest to właśnie takie ostatnie czyszczenie, takie szlify, które pozwolą uwolnić twój potencjał, żeby przekierować tą energię na kreację, na tworzenie. Na samorealizację, na tworzenie nowych projektów, na zakładanie jakiejś swojej firmy, czy tworzenie jakichś dzieł, czy rozpoczęcie nowego związku, zmiany miejsca zamieszkania, cokolwiek, co, co czujesz, że ciebie pociąga. To jest właśnie ten moment. I warto właśnie wracać do siebie, do centrum i nie rozpraszać się tymi tematami zewnętrznymi. A jeszcze niezależnie, niezależnie pojawi się filmik na temat zbliżającej się pełni Księżyca. I też nagram osobny materiał na temat takich ogólnego zarysu zapowiedzi 2023 roku, więc nie będę tutaj się rozdrabniać, żeby ten film też nie był mega długi. Ale jeszcze takie kilka prostych porad właśnie jak przygotować się na ten nowy rok, jakie praktyki można wprowadzić do swojego życia, żeby bardziej się ugruntować, bardziej być sobą i bardziej być takim spójnym i Wyklarowanym, że tak powiem, bo tutaj chodzi o to, żeby. Jest takie angielskie słowo sharp, którego trochę mi. Nie do końca wiem, jak je tak przetłumaczyć w tym kontekście. Chodzi o to, żeby tak się wykrystalizować i gdy jesteś taki wykrystalizowany i taki zdecydowany i. Pełny siebie, nie ma już tego wahania i jesteś tak sobą w pełni, to wtedy łatwiej jest podjąć decyzję, łatwiej jest rozpocząć coś nowego. I też sczytujemy wtedy te sygnały z otoczenia i te podpowiedzi wszechświata, i wiemy, jak działać, i to działanie przynosi efekt. Jesteśmy bardziej efektywni. I tutaj, jeszcze kilka, właśnie wskazówek, jak wesprzeć się na tej nowej ścieżce. Warto też podkreślić, że to, to jest kwestia, właśnie. Ten rok jest bardzo ważny w tym rozwoju indywidualnym, i to my jesteśmy tą zmianą, którą chcemy widzieć w świecie. I w jakiejś dalszej perspektywie, dalszej, dalszej bliższej. To, to wszystko jest, jest, jest w procesie. Wchodzimy w złoty wiek ludzkości, tak, wiek, kiedy będziemy żyli w obfitości, radości i, i w zrozumieniu. W takim połączeniu z innymi ludźmi, ale żeby ta nowa era zaistniała, to pewne rzeczy muszą się poczyścić. No i my czyścimy się na poziomie jednostkowym, natomiast, żeby globalnie pewne rzeczy się poczyściły, to jeszcze troszeczkę potrwa. Więc na tej scenie, scenie szerokiej, globalnej, możemy doświadczać nadal pewnego rodzaju chaosu i transformacji, pewnych przemian, i będzie też nam łatwiej. Przejść przez ten, przez ten globalny chaos, gdy będziemy właśnie tacy ugruntowani, gdy będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, dokąd dążymy. Dlatego, żeby przygotować się na ten nowy rok, warto wprowadzić pewne, pewne zmiany w swoim życiu i to, na czym warto się skupić, to, to o czym mówię już od dłuższego czasu, to uzdrawianie i wybaczenie, czyli przyjrzenie się tym triggerom, i przyjrzenie się tym starym ranom, które się pojawiają, i uzdrowienie świadomo, uzdrowienie ich, zastosowanie na przykład tego radykalnego wybaczania, poczyszczenie tego wszystkiego. Kolejnym tematem, co już wspominałam przed chwilką, to wprowadzenie jakiejś porannej praktyki, która Ciebie karmi, która sprawia, że nie jesteś taki już, że stajesz lewą nogą i, i, i już chcesz się z kimś pokłócić. Tylko właśnie, czy jakieś ćwiczenia oddechowe, które tak będą, będzie film o ćwiczeniach oddechowych niedługo. Można wprowadzić tą księgę wdzięczności, można prowadzić jakąś medytację, jakaś poranna rutyna. I to nie o to chodzi, żeby nie wiadomo, co robić, ile czasu poświęcać. Bo ja też jestem osobą, która ma mało czasu rano i lubię sobie długo pospać, bo lubię długo posiedzieć w nocy i to tak się wszystko łączy. Ale staram się rano chociaż minutkę, dwie poświęcić, żeby się zharmonizować wewnętrznie żeby z dobrą energią zacząć ten dzień, więc to nie musi być nie wiadomo jaka wielka rutyna. Kolejna ważna rzecz, warto zwrócić uwagę, czym karmisz swój umysł i tutaj nie tylko, tak jak często mówię o tym detoksie od oglądania wiadomości, ale też chodzi o to, czy treści, które, którymi karmisz się na co dzień, czy to jest muzyka, czy filmy, czy książka, czy to są rzeczy, nawet jeżeli to są rzeczy dla relaksu, czy to są Rzeczy takie karmiące, czy to są rzeczy takie mroczne, które gdzieś wzbudzają negatywne emocje, tak? Czy oglądasz rzeczy, które Cię karmią i pokazują coś wartościowego, czy zaśmiecasz swój umysł jakąś tam strzelanką, tak? Warto też na to zwrócić uwagę, bo to też ma wpływ na to, jak, jak funkcjonujemy, tak? Bo ładujemy w siebie jakąś energię, i warto ładować tą dobrą, czyli na przykład wartościową muzykę, która też będzie nas na przykład wyciszać, czy, czy też czy pomagać rozładować emocje. Chodzi o to, żeby świadomie wybierać to, czym karmimy swój umysł, swoją duszę. Ale to jest też taki czas, żeby wybierać to, co dobre i to, co prawdziwe, czyli to życie w zgodzie ze sobą. I bycie autentycznym, to też właśnie temat tego roku: bycie autentycznym i robienie tego, co jest właściwe, czyli koniec ściemniania, kłamania, oszukiwania, jeżeli gdzieś tam jeszcze takie rzeczy gdzieś wam chodzą po głowie. Chodzi o to, żeby być uczciwym, żeby być po prostu uczciwym, dobrym człowiekiem. Bo karma wraca. To, co siejesz, to zbierasz. Więc warto iść. Jeżeli chcemy, żeby świat wyglądał lepiej i był pełen miłości i szczęścia, to warto to budować oddolnie. Praktyka wdzięczności, kolejna rzecz bardzo ważna, i tutaj też w poprzednim filmie wspominałam o tej księdze wdzięczności, którą warto prowadzić. Też ostatnio trafiłam na kanale Inspired, który też od czasu do czasu oglądam. Był taki temat, że rodzina sobie urządza spacer wdzięczności, to znaczy, idą sobie na spacer. Czasami wielokilometrowy, i przez cały spacer po kolei każdy mówi za co jest wdzięczny. I tak się wymieniają i, i, i się rozkręcają, bo też nie można powtarzać pewnych wątków, ale też nie wolno przerywać drugiej osobie i podważać tego, tego za co jest wdzięczne. Jest to też ciekawy wątek, jeżeli masz kogoś, z kim możesz iść na spacer. To jest też takie właśnie nakręcanie się do wdzięczności, i ktoś coś powie, i ty chcesz powiedzieć coś nowego, i szukasz, i wtedy właśnie nakierowujesz ten umysł, żeby szukać coraz więcej tych pozytywnych rzeczy, które, które są w Twoim życiu, sobie to uświadamiać. To też właśnie taki moment, żeby skonfrontować się z jednej strony z tymi traumami, a z drugiej strony ze swoim największym strachem i lękiem, bo często strach ma wielkie oczy, warto przyjrzeć się temu, Czego się obawiamy? Sobie to czas, czasami warto sobie to po prostu rozpisać, rozłożyć na części pierwsze, e, znaleźć rozwiązanie, albo wyobrazić sobie sytuację wręcz przeciwną, jak można sobie zamanifestować coś zupełnie przeciwnego niż to, czego się obawiamy. E, warto sobie z czymś takim popracować. Też nagrałam medytację: Pokonaj lęk, e, też Wam podlinkuję. Podnikuję Wam gdzieś tutaj, i w opisie pod filmem możecie sobie też skorzystać w konfrontacji ze swoimi lękami. To jest też tak właśnie, że gdy konfrontujemy się z tym swoim lękiem, to często się okazuje, że on ma wielkie oczy, i tak jak z tą traumą, gdy sprostamy temu, co nas boli, czego się boimy, to wzrastamy, odzyskujemy tą swoją wewnętrzną moc, i jesteśmy w stanie lepiej, efektywnie działać i wieść w szczęśliwsze życie. Kolejny wątek. Wątek, jak właśnie dobrze przygotować się na ten kolejny rok, to ten kontakt z naturą, żeby e, obojętnie co e, mieć kontakt z naturą. Wiadomo, że teraz jest pogoda, jaka jest, ale warto zmobilizować chociaż do, do małego spaceru, a w kolejnym roku starać się właśnie uziemiać, przytulać do drzew, e, pracować w ogrodzie, jeżeli macie taką możliwość, być bliżej ziemi, być bliżej natury. Było takie zdanie właśnie, że gdy idziesz do lasu, tracisz zasięg, ale zyskujesz lepsze połączenie sam ze sobą. No i coś w tym właśnie jest. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, żeby przygotować się na nowy rok, żeby wzrastać i lepiej realizować siebie, to poczyszczenie się z różnych nałogów i po prostu rzeczy, które nam nie służą, czyli takich jak właśnie jakiś alkohol, różnego rodzaju używki, czy będzie to, będą to jakieś papierosy, czy po prostu jakieś, jakieś inne niesłużące nam nawyki, warto się temu wszystkiemu przyjrzeć i po prostu się poczyścić. Warto też bardziej świadomie podejść do swojego odżywiania, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch, i jak ładujemy w, sobie, w siebie śmieci mentalnie, to czujemy się przytłoczeni, a jak ładujemy w siebie śmieci żywieniowe, no to to też nasz organizm nie jest w stanie dobrze funkcjonować, a to wszystko jest połączone, jelita to nasz drugi mózg, też taka książka jest, chyba kiedyś o niej wspominałam, o tym, że jelita to nasz drugi mózg, więc warto świadomie podejść do, do odżywiania, gdzieś zacząć zrezygnować na przykład z, z mocno przetworzonej żywności i gdzieś iść w stronę większej ilości warzyw, owoców i nisko przetworzonej żywności, to jest też temat rzeka, nie będę tutaj się Rozdrabniać, ale warto po prostu pomyśleć o tym, czym karmisz siebie, co jest twoim paliwem. I właśnie na poziomie ciała, i na poziomie umysłu, i na poziomie duszy. No i praca nad tym celem, tak, to jest ten czas właśnie, kiedy po tych wszystkich rewolucjach i, i uzdrawianiu siebie, i odpadaniu tego, co ci już nie służy, jesteś gotowy na, na coś nowego, więc warto pomyśleć o swoim celu o swojej ścieżce i tutaj nie chodzi o to, że mieć nie wiadomo, jaki cel, tylko bardziej możesz mieć oczywiście duży cel, a czasami to jest takie proste życzenie, jak chcesz się czuć dane, codziennie budząc się, tak, kim chcesz być. Chodzi o to, żeby znaleźć coś w życiu, co ciebie ekscytuje, co ciebie wypełnia życiem, co sprawia, że czujesz, że żyjesz. I znaleźć coś takiego, znaleźć ten swój talent, coś, czym możesz się podzielić ze światem, coś, co karmi ciebie i, i co jest też dobre dla innych. Więc warto gdzieś y, szukać tego w sobie, czy podczas medytacji, czy podczas długich spacerów, czy wrzucić sobie przed snem taki temat, co mnie uszczęśliwia, co chciałbym robić, co jest kolejnym krokiem. Czasami sny podpowiadają, warto mieć właśnie też zeszyt i długopis przy łóżku, żeby spisywać swoje sny. One też dają często ciekawe wskazówki, więc zapraszam do tego, żeby zagłębiać się w siebie, żeby poszukiwać. Bo tutaj też nie chodzi o to, że nie musicie doznać wielkiego olśnienia, ale czasem takie drobne wskazówki prowadzą Cię ku wymarzonemu życiu. Więc to tak w dużym skrócie o tym. Na czym warto się skupić w grudniu? Życzę wam, żeby resztki czyszczenia przebiegały łagodnie, żebyście doświadczali nowej wersji siebie i żeby te cele, marzenia były jasne i lekko szło się w kierunku pełni. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam. Widzimy się wkrótce. Oczywiście jeżeli film Okazał się przydatny, możesz go polubić, udostępnić, jeżeli ktoś tego potrzebuje, możesz subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, możesz wspierać kanał. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem i widzimy się bardzo, bardzo wkrótce.